ten skorzystał z tego, że ten znego, ten Pani skarbnicza pyta, chociaż na chwileczkę wyszła, ale na pewno jest, będzie z nami. Też witam. Witam panów sołtysów, panów dyrektorów, panów dyrektorów jednostek organizacyjnych. Witam kierowników, przedstawicieli referatów. Witam wszystkich państwa na dzisiejszych obradach. Otwieram 18. sesję Rady Miejskiej w Szczecinie. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad na 15 radnych, obecnych 13, a więc wymagana lista, wymagana liczba do podejmowania prawomocnych wniosków, uchwał i wniosków. Przedstawiam propozycję porządku obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi. Propozycje do porządku obrad. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady. Punkt czwarty. Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej. Punkt piąty. Interpelacje i wnioski radnych i sołtysów. Punkt szósty. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych i sołtysów. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Szczucin na 2016 rok. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej programie finansowej na lata 2016-2026. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz gminy Szczucin. Dotyczy działki w Słupcu. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz gminy Szczucin. Dotyczy działki w Maniowie. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz gminy Szczucin. Dotyczy działki w Szczucinie. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz gminy Szczucin. Dotyczy działek w Woli Szczucińskiej. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym gruntu na działce nr 642/3 obręb Szczucin. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki nr 649 położonej w miejscowości Zabrnie. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wsparcia rodziny na lata 2016-2018. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez gminę Szczucin do projektu poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Bożęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice. Punkt 17. Przedstawienie stanowiska w sprawie PiS skierowanych do Rady Miejskiej. Punkt 18. Zapytania i wolne wnioski. Punkt 19. Zamknięcie obrad sesji. 21 lipca wpłynął do mnie wniosek burmistrza miasta i gminy Szczucin o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia gminy Szczucin do realizacji projektu Szkoła Cyfrowo Aktywna, nowe kompetencje uczniów dla cyfrowych zawodów przyszłości w ramach działania 10.13 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Proponuję, aby uchwałę w tej sprawie wprowadzić w punkcie 17. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad podjęcia uchwały w tej sprawie? 13 osób za, dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze wnioskować o zmianę porządku obrad? Bardzo proszę, pan radny Hrabąszcz. Panie Przewodniczący, chciałem wnioskować w imieniu Komisji Rewizyjnej o wprowadzenie następującego punktu do porządku obrad. To jest rozpatrzenie skargi na działalność burmistrza. Tą sprawę Komisja Rewizyjna rozpatrywała na swoim posiedzeniu 21 lipca bieżącego roku. Mamy wypracowany wniosek, w związku z tym prosimy o wprowadzenie tego punktu i podjęcie uchwały w sprawie skargi na burmistrza miasta i gminy Szczucin. Czy państwo radni dostali wszyscy projekt uchwały? Tak, wszyscy dostali? Kto z państwa radnych jest za tym, aby wprowadzić w punkcie 18 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta i gminy Szczucin? 13 głosów za. Dziękuję.
Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby wprowadzić zmiany do porządku obrad? Nie widzę. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Punkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady. Protokół był do wglądu w pokoju numer 6. Czy są uwagi do protokołu? Nie widzę. Punkt 4. Sprawozdanie burmistrza w działalności międzysesyjnej. Bardzo proszę, Pani Burmistrz. Przewodnicząca, Wysoka Rado. Zgodnie z artykułem 18 ust. 2 punkt 2 ustawy o samorządzie gminnym przedstawiam sprawozdanie z pracy międzysesyjnej burmistrza za okres od 20 czerwca do 25 lipca 2016. Poniżej przedstawiam istotne działania związane z bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentacją gminy na zewnątrz. Proszę Państwa, ja wiem, że tego jest sporo i co sesję faktycznie przedstawiam sporo tych informacji, ale staram się wybrać tylko te najistotniejsze, które chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, które muszę przedstawiać. Jest tego te 4 strony i z góry proszę o wyrozumiałość, bo tych spraw akurat w ostatnim czasie jest bardzo dużo. 21 czerwca w ramach Forum Promocji Wizerunku Gminy Szczucin, które odbyło się w sali Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, na temat spotkania było omówienie organizacji Dni Szczucina. 22 czerwca uczestniczyłem w spotkaniu Komitetu Sterującego Programu Szwajcarskiego, podsumowując dotychczasową działalność i zaangażowanie projektu. Ponadto omawiałem alternatywę możliwości wykorzystania środków finansowych powstających w wyniku oszczędności w projekcie. 23 czerwca o godzinie 10 odbyłem spotkanie w Starostwie Powiatowym Dąbrowie Tarnowskiej z członkami Stowarzyszenia Gmin Powiecia Dąbrowskiego. Tematem spotkania było omówienie zaangażowania organizacji drożynek powiatowych oraz kwestia propozycji, jaką złożyłem włodarzom gmin Powiśla dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi. Tego samego dnia o godzinie 16 wziąłem udział w zakończeniu roku szkolnego 2015-16 uczniów gimnazjum w Szczucinie, podczas którego miałem okazję podziękować panu dyrektorowi Bogdanowi Kolano za pełnienie funkcji dyrektora. W dniach 24-26 przebywałem delegację w Żarłowie wraz z chórem Clave de Sol pod kierownictwem pani Ilony Mach, dziejącym przy samorządzającym do kultury bibliotek w Szczucinie, który uczestniczył w pierwszym międzynarodowym festiwalu folklorystycznym. 27 czerwca w godzinach popołudniowych odbyłem spotkanie z panią Lantą Chlisz z Centrum Edukacji Artystycznej w sprawie szkoły muzycznej. Spotkanie wzięła również pani dyrektor Krystyna Szymańska. Podczas spotkania omówiono szczegóły dotyczące postępowania samorządu gminy Szczucin w celu zorganizowania szkoły muzycznej w naszej miejscowości. 28 czerwca uczestniczyłem w posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się w sali urzędu, w sali narad tego urzędu. O godzinie 19 uczestniczyłem w spotkaniu zarządu oddziału Gminnego Związku OSP na sali narad urzędu. Spotkanie dotyczyło organizacji Dni Szczucina. 29 czerwca uczestniczyłem w spotkaniu roboczym dotyczącym opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla planowego zamierzenia inwestycyjnego budowy strefy aktywności gospodarczej w Skrzynce. 30 czerwca brałem udział w Forum Promocji Wizerunku Gminy Szczucin, które odbyło się w sali narad tego urzędu. Tematem przewodnim była kwestia organizacji Dni Szczucina. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować członkom Forum Promocji Gminy Szczucin, pracownikom Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek, na czele z panią dyrektor centrum, panu dyrektorowi Andrzejowi Urbanik, panu dyrektorowi Teodorowi Kozioł, kierownikom naszego urzędu oraz Radzie Miejskiej i sponsorom za znaczne wsparcie finansowe i wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację naszego lokalnego święta Gminy Szczucina. 1 lipca o godzinie 18 brałem udział w spotkaniu sołeckim w miejscowości Maniów. Głównym tematem spotkania było omówienie kwestii budowy rowu melioracyjnego i zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego. 3 lipca wziąłem udział w zawodach wędkarki oboru burmistrza miasta gminy Szczucin. Tego samego dnia o godzinie 17 uczestniczyłem w Dniu Szczucina, które odbyło się na placu startowym w Szczucinie. 4 lipca udałem się na Dąbrowie Tarnowskie na spotkanie zarządu oddziału powiatowego z ZSP RP w sprawie organizacji zawodu spółdowo-pożarniczych zaplanowanego na 10 lipca w miejscowości Medżegów. Chciałbym podziękować jednostce ZSP Słupiec za reprezentowanie naszej gminy we wspomnianych zawodach. 7 lipca o godzinie 9 spotkałem się z inkasentami pracującymi na placu targowym w Szczucinie w celu omówienia spraw bieżących. Przekazałem Państwu inkasentom informacje dotyczące planów, jakie chcemy realizować na placu targowym. Zaplanowano najbardziej istotne zadania i ich finansowanie. Dnia 11 lipca odbyłem spotkanie w sprawie projektu Aktywny Senior. Podczas przedstawienia różnego projektu obecni byli pan sekretarz gminy oraz pani dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek. 13
lipca udałem się do Radowa razem z panem prezesem jednostki OSP Rastuka Drastowska, panem Jarosławem Urbanem, na spotkanie zmierzone przez pana marszałka Stanisława Sorysa w celu odebrania umowy dotacji w ramach konkursu Bezpieczną Polskę. 14 lipca wziąłem udział w posiedzeniu z burmistrzem Radomskiego oraz wójtami gminy Powiśla Dąbrowskiego, które odbyło się w sali tego urzędu. Tematem spotkania było omówienie kwestii przygotowania się samorządów do konsolidacji VAT, która nam wchodzi od 1 stycznia 2017. Kolejna sprawa planu budowy ścieżki rowerowej po trasie istniejącej linii kolejowej Szczecin-Żabno. W tej sprawie zaplanowano spotkanie z panem marszałkiem Stanisławem Sorysem, które miało się odbyć dokładnie w ubiegłym tygodniu we środę. Niestety pan marszałek przeprosił, przesunął to spotkanie na 27, czyli w najbliższą środę. W sali narad tego urzędu to spotkanie będzie realizowane. Kolejnym tematem spotkania było omówienie wcześniej złożonej przeze mnie propozycji powołania spółki samorządowej dla gminy powiatu dąbrowskiego w celu uproszczenia procedury wyłonienia wykonawcy oraz trosce o niezwiększanie opłaty śmieciowej na najbliższe lata dla naszych mieszkańców. Dnia 19 lipca udałem się w delegację Tarnowa na zaproszenie Radia RDM w celu wystąpienia w audycji radiowej Radia Dobra Nowina Małopolska. Następnie uczestniczyłem w świecie policji, które odbyło się w Dąbrowie Tarnowskiej, podczas którego wręczałem panu komendantowi powiatowemu inspektorowi Andrzejowi Kupiec za bezpieczeństwo gminy w imieniu dwóch samorządów, gminy Szczecin i Męczechów. Był to kompaktowy aparat do rejestracji zdarzeń na terenie wspomnianych gmin. 20 lipca wziąłem udział w spotkaniu LGD Prowent w sprawie realizowanego projektu aktywizacji ruchowej dla seniorów, które odbyło się w Wielcu. Konsekwencją tego wyjazdu będzie spotkanie w dniu jutrzejszym z panią Moniką Słowońską, która wraz z panią Krystyną Szymańską omówią szczegóły tego programu. 21 lipca uczestniczyłem w komisjach Rady Miejskiej, które odbyły się na sali narad tego urzędu. 22 udałem się wraz z panem Czesławem Doroszem na spotkanie z panem marszałkiem województwa małopolskiego, z panem Jackiem Krupą. Tematem spotkania było omówienie możliwości dofinansowania przez samorząd wojewódzki spółki wodnej w Szczecinie. Podczas spotkania omówiliśmy istotne zmiany prawa wodnego oraz przedstawiliśmy sytuację modelacji i organizację spółki wodnej na terenie gminy Szczecin. Efektem naszej wizyty jest zapewnienie pana marszałka o przystąpieniu do opracowania propozycji dofinansowania po wcześniejszym formalnym wystąpieniu spółki wodnej i gminy we wspomnianym temacie. Tego samego dnia otrzymałem informację, że w wyniku pozytywnej oceny złożonego przez naszą gminę wniosku w sprawie dofinansowania Funduszu Wsparcia w ramach rewitalizacji nasza gmina otrzymała kwotę 90 tysięcy złotych na opracowanie programu rewitalizacji. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na przygotowanie i wydawanie posiłków w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Szczucin złożono 5 ofert, wybrano najkorzystniejszą, złożoną przez pana Edwarda Gądek ze Szczecina. Oferta, jaką złożył za wykonanie tego posiłku, dopłata 15 zł. Do 29 lipca zostanie podpisana umowa na realizację wspomnianego przedsięwzięcia. Zamontowano lampy LED wzdłuż chodnika przy ulicy Targowej. Zapraszam państwa radnych i państwa sołtysów, aby znaleźć chwilkę porą nocną i dokonać takiej oceny. Prosiłbym państwa o uwagi w temacie jakości światła nowych modułów. To są te moduły, które prezentowane tutaj na sali. Są już w naszych lampach wmontowane, oświetlają ten chodnik właściwie od pani skarbnik do, tam jest jedna lampa jeszcze stara i kolejną po lewej stronie są te nowe. I bardzo państwa proszę o to, żeby w następnej sesji spróbowali się rozmówić, czy to, co widzimy, tą jakość, którą prezentuje to oświetlenie, czy jest to do zaakceptowania. Mówimy tylko i wyłącznie o tym, co możemy dostrzec gołym okiem. 28 czerwca rozstrzygnięto konkurs na stanowisko dyrektora zespołu szkół w Szczecinie oraz gimnazjum w Radwanie. Dyrektorem w zespole szkół w Szczecinie została pani Beata Dzięgiel. Bardzo serdecznie gratulujemy pani dyrektor. Życzymy wszystkiego dobrego w realizacji ważnych zadań, przed którymi stoi z całą pewnością nasza szkoła, nasza bardzo duża szkoła. Gratuluję również pani Bogusi Wajda, gdzieś pani jest nieobecna. Pani również została dyrektorem na kolejną kadencję w gimnazjum w Radwanie.
W bezpośrednim okresie sprawozdawczym policjant pobrał na zadanie pod nazwą wykonanie zasilania elektroenergetycznego dla krótkotrwałej dostawy energii elektrycznej na placu na planowaną organizację imprezy masowej na placu targowej przy ulicy Targowej. Odbyłem 8 podróży służbowych, 10 zarządzeń wewnętrznych i 6 zarządzeń zewnętrznych. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5. Interpelacje i wnioski Rady i Sołtysów. Bardzo proszę. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Punkt 6. Automatycznie wypada. Odpowiedź na zapytania. Nie było zapytań, nie ma odpowiedzi. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Szczucin na 2016 rok. Projekt uchwały był omawiany szczegółowo na Komisji Budżetowej. Czy są jeszcze jakieś pytania do Pani Skarbi ewentualnie? Nie ma. Bardzo proszę o opinię Komisji. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Szczucin na 2016 rok? 13 głosów za, uchwała została podjęta. Punkt 9. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2026. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? 13 głosów za, uchwała została podjęta. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz gminy Szczucin. Dotyczy to działki położonej w Słupcu. Poproszę o opinię Komisji. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? 13 głosów za, uchwała została podjęta. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz gminy Szczucin. Dotyczy to działki w Maniowie. Jest to działka, która jest wykorzystywana przez gminę jako plac przy szkole podstawowej w Maniowie. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? 13 głosów za, uchwała została podjęta. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz gminy Szczucin. Dotyczy to działki położonej w Szczucinie. Jest to przedłużenie drogi, która jest we własności gminy przy ulicy Zbobidu, w miejscu, gdzie tworzy się osiedle domów jednorodzinnych. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? 13 głosów za. Uchwała została podjęta. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz gminy Szczucin. Dotyczy to działek położonych w Woli Szczucińskiej, gdzie aktualnie urządzona jest droga dojazdowa do pól i do gospodarstw. Opinia połączonej komisji jest pozytywna. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? 13 głosów za, uchwała została podjęta. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym gruntu na działce numer 642/3 Obręb Szczucin. Dotyczy to działki przy drodze powiatowej, tak zwanym naszym małym rynku. Jest tam umieszczony kiosk ruchu i właściciel zwrócił się z prośbą o przedłużenie, zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? 13 głosów za, uchwała została podjęta. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki numer 649 położonej w miejscowości Zabrnie.
zapewnienia komisji połączonych z inwestorem. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? 13 głosów za. Uchwała została podjęta. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wsparcia rodziny na lata 2016-2018. Uchwała dotyczy opracowania 3-letniego programu. Wspieranie rodzin należy do zadań własnych gminy i dzięki temu programowi gmina realizuje ten program. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? 13 głosów za. Uchwała została podjęta. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez gminę Szczecin do projektu Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Bożęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice. Przypominam, że jest to uchwała intencyjna, gdzie gmina zadeklaruje udział w realizacji tego projektu. Opinia komisji połączonej jest pozytywna. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? 15 głosów za. Uchwała została podjęta. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia gminy Szczucin do realizacji projektu pod tytułem Szkoła Cyfrowo Aktywna. Nowe kompetencje uczniów dla cyfrowych zawodów przyszłości w ramach działania 10-13 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Pomimo tego, że to jest nowy projekt, ale on był również omawiany na łączonych komisjach. Opinia komisji. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? 13 głosów za. Uchwała została podjęta. Punkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta i gminy Szczucin. I tu poproszę o odczytanie wniosków komisji rewizyjnej w sprawie przeprowadzonego postępowania. Wniosek komisji rewizyjnej w sprawie skargi na burmistrza miasta i gminy Szczucin. W dniu 6 lipca 2016 roku do Rady Miejskiej wpłynęło pismo sygnatura A. SKO.PW łamane przez 4171 łamane przez 41 łamane przez 2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie w sprawie wystąpienia pani Jadwigi Laskowskiej. Przewodnicząca Rady Miejskiej uznała, że treść pisma częściowo nosi znamiona skargi na działalność burmistrza miasta i gminy Szczucin i przekazała sprawę do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Komisja rewizyjna zbadała sprawę na posiedzeniu komisji w dniu 22 lipca na podstawie paragrafu 29 regulaminu komisji rewizyjnej. Sprawa ta była również przedmiotem badania komisji rewizyjnej w dniu 21 września 2015 roku celem wypracowania wniosku do udzielenia odpowiedzi na pismo pani Jadwidze Laskowskiej. Komisja rewizyjna ustaliła, co następuje. Punkt pierwszy. Pani Jadwiga Laskowska poinformowała Urząd Miasta i Gminy w Szczucinie o nieprawidłowym uregulowaniu stosunków wodnych na działkach w miejscowości Maniusz, co skutkuje zalewaniem przez wody opadowe działki będącej jej własnością. Pismo zostało skierowane w dniu 21 stycznia 2014 roku. Urząd Miasta i Gminy w Szczucin po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego nie stwierdził żadnych nieprawidłowości. Punkt drugi. Podobnej treści pisma zostały skierowane do prokuratury rejonowej w Dąbrowie Tarnowskiej, punkt B, Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, punkt C, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Punkt trzeci. Organ Nadzoru Budowlanego przeprowadził na wniosek pani Jadwigi Laskowskiej kontrolę w trybie skargowym wykonanego utwardzenia terenu działki sąsiadującej z działką pani Jadwigi Laskowskiej. Kontrola ta nie wykazała niezgodności wykonanych robót z prawem budowlanym, skutkiem czego skargę uznano za bezzasadną i nie wszczęto z urzędu postępowania w tej sprawie. Punkt czwarty. Naruszenie stosunków wodnych polegające na zmianie stanu wody na gruncie sąsiednim, w szczególności zmianie kierunku wody opadowej, dokonane ze szkodą dla gruntów sąsiednich, może być przedmiotem postępowania administracyjnego po złożeniu wniosku
do Urzędu Gminy. Artykuł 29 ust. 3 ustawy Prawo wodne stanowi, jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może w drodze decyzji nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom. Punkt 6. Na podstawie wyżej wymienionego przepisu burmistrz miasta i gminy Szczucin wszczął postępowanie administracyjne mające na celu wyjaśnienie składanych wcześniej wniosków pani Jadwigi Laskowskiej, które nie miały charakteru oficjalnego wniosku o uregulowanie stosunków wodnych na działkach gminowych. Postępowanie administracyjne w sprawie uregulowania stosunków wodnych zostało wszczęte w dniu 20 lipca 2015 roku i w tym celu powołano biegłego. Do wydania opinii biegłego wymagane było wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych. Punkt 8. Postępowanie administracyjne w sprawie uregulowania stosunków wodnych na działkach miejscowości Maniów zakończone zostało wydaniem decyzji administracyjnej, na którą przysługuje strona odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. Punkt 9. Zdaniem Komisji Rewizyjnej w rozpatrzeniu wyżej wymienionej sprawy pani Jadwigi Laskowskiej nie można zarzucić burmistrzowi miasta i gminy Szczucin zaniedbania lub nienależytego wykonania zadań, naruszenie praworządności lub interesu skarżącej, a także przewlekłego lub biurokratycznego załatwienia sprawy. Punkt 10. Komisja Rewizyjna składa do Rady Miejskiej wniosek o uznanie skargi za bezzasadną. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu tej uchwały? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie skargi, aby była bezzasadna? 13 głosów za. Dziękuję, uchwała została podjęta. Punkt 19. Przedstawienie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady Miejskiej. I w tym miejscu chciałabym tylko zapytać panie i panów radnych, czy podtrzymują swoje stanowisko wypracowane wspólnie na stałych komisjach w czwartek. Stanowiska się nie zmieniły. W takim razie adresat zostanie poinformowany listownie o stanowisku wypracowanym przez Radę. Dziękuję bardzo. Punkt 20. Zapytania i wolne wnioski. Czy ktoś chciałby zabrać głos? To ja tylko w tym miejscu chciałam podzielić się taką miłą refleksją, ponieważ przez 4 dni czynnie uczestniczyłam z naszymi gośćmi, którzy przyjechali do nas na Światowe Dni Młodzieży. I chciałam tutaj pochwalić naszą młodzież szczucińską, która stanęła na wysokości zadania. Zorganizowali 4 dni naszym gościom wspólnej, fajnej zabawy. Goście bardzo są wdzięczni nam za to, naszym mieszkańcom, naszym rodzinom, naszej młodzieży. Było miło, było wspaniale, było wesoło. Także naprawdę gmina Szczucin i mieszkańcy Szczucina zaprezentowali się z jak najlepszej strony. Oczywiście to było pod kierownictwem księdza Tomasza wszystko. Myślę, że na jego ręce wypadałoby też złożyć i podziękowania, i gratulacje, że w ogóle mieliśmy okazję uczestniczyć i być cząstką na tych Światowych Dni Młodzieży, pomimo tego, że odbywa się to w Krakowie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Punkt 21. Zamykam 18. sesję Rady Miejskiej w Szczucinie. Dziękuję bardzo.